Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony i gramy dalej w Oxygen. Tlenu mało, generatory ciągną. No tutaj muszę już obserwować, bo jeszcze nam zostały dwa dni wiatrów niespokojnych. Musimy jakoś to przetrwać na pewno. Przyspieszmy, a 4400, właśnie, co byśmy następne jako chcieli odblokowywać? No tu by było też super, tą wodę maksować. Ziemniaki też, bardzo chętnie. Panele słoneczne z czego się robi? Z pasu, metalu i plastiku. To może panele słoneczne byśmy odblokowali? By nam dało sporo możliwości. Bo pas metalu jesteśmy w stanie wyrabiać w dużej ilości, bo mamy już dwie fabryki. No i plastik też wyławiamy już w tym momencie. Tak więc myślę, że to by była dobra opcja. Plastiku mamy sporo. No tych płyt trochę mniej, ale one się wyrabiają cały czas. Cały czas się wyrabiają. No i też tą wodę muszę patrzeć. No. No trochę się zwiększa, wyzdrowieli tutaj, proszę bardzo. Ona się zwiększa, aczkolwiek no coraz więcej drzew do podlewania mamy, coraz więcej też kartofli sadzimy, coraz więcej ludzi, którzy potrzebują wodę. Tak więc ta woda jest potrzebna w dużych ilościach. No i tutaj też ci panowie tutaj zużywają wodę. Ale oni wracają do domu, nie teraz? No i oni też na podróż dużo wody zużywają. Tak więc woda, otuchy ci doda. Jak tam jest 2000 węgla jeszcze, a mamy... No tutaj tlenu nie ma? Nie, no tutaj... A, dobra, bo oni chodzą tutaj po prostu. I oni jak chodzą, to tu się trują. Bo też nie mamy za bardzo tych kombinezonów. Jak powinienem je robić? No teoretycznie mamy blachy i plastik wydobywamy, nie? Tak więc być może... Dorus, Kochen. C. Ciekawe, czy nam się pojawi w końcu gdzieś kiedyś jakiś mieszkaniec z jakością B. Świerk. No. Oni tutaj chodzą po prostu i chorują, ale i tak to nie jest taki duży problem. Nie produkuje już gazu, dobra, to cyk. Nie jest to taki duży problem, jakby w ogóle tam tlenu nie mieli, nie? O, tutaj... Siusia... Ta susza nam... da w kość. Ta susza nam da w kość. Zdrowiał, okej. Okay. Ta susza nam da bardzo da w kość. Musimy szybko, jak tylko wiatry ustaną, wpakować tutaj ludzi i zbierać no jak najwięcej wody. Tak naprawdę. Chociaż teraz podczas całej tej suszy będziemy mogli tutaj wydobywać jeszcze wodę, tak? To być może to jakoś może damy radę, no. Znowu co nie ma nikogo? Proszę bardzo. Może przy zębatkach. Nie, dobra, na razie przy zębatkach. Myślę, że przy zębatkach możemy troszkę już mniej ludzi dać. Every accomplishment starts with the decision to try. Dobra. Koniec tych rzeczy. To teraz tak, wrzucamy tutaj z powrotem naukowców. Cyk, cyk. Tutaj zostawmy jednego ludka. Tutaj Maxa. Tutaj Maxa.
Tak. Dał nam trzech ludzi. Konserwy tam jedna osoba robi, to spoko. Kuchnię mamy. Mamy gdzieś drugą, nie? Kuchnię tutaj. No właśnie. Tu. To frytki są robione. Tutaj frytasy też robione. Dobrze. Woda jest obsadzona na maksa. Tu jest ta maksa. Kolektor wody deszczowej. W ogóle tutaj takie coś jest jeszcze. Gospodarstwo rybne. Ale to pewnie dopiero do odkrycia. A, z punktu medycznego możemy wyrzucić ludzi. Dałbym tutaj jedną osobę, która by może pomału sobie robiła te kostiumy, też uniformy, bo to też dużo daje dla naszych ludzi. Oni później pewnie jak chodzą, to mają mniejszą szansę, żeby zachorować też, nie? A plastik, no wydobywa... No, dajemy ten plastik, no wydobywamy. Ja nie wiem, czy ja bym nie chciał tu jeszcze jednego odsalacza zrobić, tylko potrzeba dużo zębatek, dużo pasów metalu. Zobaczymy. Być może pójdziemy jednak w energię. O, która podczas, patrzcie, podczas suszy i podczas słońca, czyli teraz byśmy mieli, to mega dużo nam daje energii. Zobaczysz ty w mordę. To proszę mi tu wydobywać te rzeczy. Dobra, to co? Tutaj dajemy sobie dwóch ziomeczków do... Tylko kamienia mam sporo, to wystarczy jeden. Do cegieł damy może dwóch. Tu jest Max. To tam w sumie możemy po prostu tam wysłać kogoś na... A nie, tu na ryby też już ziomeczek jest. Kurde, tak powiem szczerze, że mamy tak ludzi już sporo. Spory zapas ludzi taki na... żeby coś robić więcej. Może jeszcze jedno centrum badań zrobić? Tak wykorzystywać ludzi, żeby po prostu no, odkrywali, wiadomo, rzeczy. Pod kopułem i tak ich nie zmieszczę, nie? Pod kopułem ich nie zmieszczę. Ale powiedzmy... To jakoś, bo też jednolito to, żeby tu gdzieś ich postawić. Może koło szkoły, o. A nie, nie dam rady. A może tak dam radę, o. W ten sposób. Niech będzie. Budujcie. O, i kolejna ósemka ludzi przybyła. O kurczę, no to ja ich mogę tutaj... Nie, no to... To, cegły. Niech robią. Tak, cegły. Do centrum. O, i kolejni. I tutaj przynieśli pełno różnych. Łopani, to jestem teraz bogaty. Jestem bogaty. I dwóch nie. O, dwóch bezdomnych tutaj. O kurde, dobra, schron trzeba zbudować. W ten sposób. Jak zbuduję, nie, to nie ma sensu. Lepiej chyba zrobić tak. Nawet w ten sposób, o. Niech tu budują. Centrum badawcze, o to wrzucimy tu od razu, cyk, kolejnych. Niech tam badają. Szybko punkciki będą szły. W takim razie, jak mi przynieśli tak dużo tych wszystkich rzeczy, to może energię też byśmy tutaj po prostu sobie... energię, bo ona nie będzie potrzebna tutaj pod drzewo. Może faktycznie, o. Koło tych. Próbujemy zbudować. Niech nam się uzupełnia, tym bardziej, że tutaj mamy idealne dni na takie rzeczy, nie? Ojej. To muszą zrobić w pierwszej kolejności. Bo mi tutaj rozpierdzieli. Cyk. Excuse me. Ksenia dorosła. I wszystko jasne. Ksenia, wiecie do której Ksenia. Bliza się siusia. Na produkcji wody.
Okej. Ziemniaki, frytki. To mam nadzieję, że to zrobię, bo tutaj wszystkie takie rzeczy, które ja sam tutaj wydobywam. Nawet salacza by się zrobiło jeszcze drugiego. Schron zbudowali. Wszystko jest elegancko, tylko niech oni się zajmą tutaj budowaniem tego. Ja wiem, że wyście tutaj wrócili. Badajcie dalej. Odkrywajcie nowe tereny. Dobra. Mamy. Mamy mieszkanka. Jeszcze tutaj mają zbudować ten. Te baterie słoneczną. No i zębatek już prawie nie mam. Może faktycznie do zębatek trzeba by było wrócić więcej ludzi. Albo faktycznie pójść te technologie tutaj, żeby nam więcej płyt robiło i zębatek. No woda też potrzebna, tak szczerze powiedziawszy. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Jak tam? Bateria słoneczna. To jest 18 tysięcy jednostek budowy, czy jak to tam nazwać potrzeba. No ale to za chwilę to zrobią, to będziemy mieli pierwszą solarkę. Godził się. Nowy efekt nie. Shit. Nie, takie rzeczy to ja muszę tutaj wybudowywać. Bo mi tutaj pierdykną dwa te doki, nie? To tak niestety takie trzeba. Wygląda? Budują? Wszystko dostarczyli? Halo? Panowie? Proszę mi tu budować. Gdzie tam zbudować pierw? Muszę im pauzę tutaj zrobić. Jak to wygląda? Jeszcze frytki tylko muszą zrobić i to prawie połowę czasu się zmieściliśmy z tym zadaniem, więc jest dobrze. Proszę bardzo, zrobione zadanko. Łatwo. Dobra, zobaczmy, jak tutaj tą solarę w końcu wybudują. Jak to będzie wyglądać. A to super, bo to będzie nam teraz dostarczało jeszcze przez te dni energię przez spory czas. W ogóle, ja chyba włączyłem, nie? Wszystkie te. Tak. Tak widzę, że węgiel słabo wydobywany. Też by się przydał jakiś boost do wydobywania węgla. O, mamy 1200 punktów. Ja bym poszedł tutaj w blaszki. Szybsza produkcja blaszek. No, panowie, trzepać tam tymi młotkami. Szybciej, proszę. No, z tej perspektywy nigdy nie oglądałem miasta. No, ale ładnie się tutaj rozbudowuje. O, mamy pierwszą solarę. 6 energii podczas tych dni. Czyli jeszcze mamy tak naprawdę 6 dni, kiedy będą podwójną energię zdobywać. To jest super. Mi się już podoba. Ja bym tutaj, kurczę, odsalacz jeszcze, może tylko nie będę miał tyle tych zębatek. Woda, żywność. A su metalu w sumie też nie. Nie mam tyle. Położył magazyn, który skupia tylko sam metal, tutaj przynosi. I on by od razu był dystrybuowany tutaj do tych. No, to by był dobry pomysł. Surowce, magazyn.
by może tak nie latali z tym. Susza się zrobiła i się Emin urodził. To sobie zostawimy w spokoju, bo to nic nam nie zagraża. Susza się zrobiła, to teraz tak. Stąd wypierdzielamy ludzi. Bo nie ma sensu ich trzymać, stąd też. Niech tu pracują. Konserwa rybna na przykład. Pas metalu. Sam metal. A tu niech mi szybko zbudują. Magazyn. Jest. Teraz tak, tutaj bym chciał sam metal, oczywiście maksa. Cyk. Tylko wszędzie indziej bym ten metal wyłączył. Kurczę, tylko teraz trzeba pamiętać, gdzie... A, ten magazyn to ja chciałem likwidować. Gdzie są magazyny nasze, nie? Tu metal włączamy. Tu są na wodę i na te. Tu mamy magazyn. I to chyba wszystko tak naprawdę. Mhm. I dobrze by było, jakby te właśnie metal tutaj kładli. I oni wtedy będą mogli szybko dostarczać ten metal do metalurgii, nie? Optymalizacja oczywiście, dystrybucji po prostu. No, tu na wodę będę musiał uważać, bo niby jej trochę nazbierałem, aczkolwiek mam teraz wyłączone wszystkie te podstawowe zbieractwa wody. Mógłbym tych jeszcze czekać, bo ta ósemka to nic nie robi, ona by mogła coś też robić. Na przykład metal niech zbierają tutaj, tutaj niech plastik zbierają. A to jest kolejny magazyn metalu. A dobra, czwórkę może sobie zostawmy tak na wszelki wypadek, jakbyśmy mieli coś szybko zbudować. Albo możemy ich po prostu przypisać do tutaj. Do kamienia. Niech pracują. Jak tam woda? Chodzi. Lili się urodziła. Tutaj nie zagraża budynkowi. Ty nie będziemy tutaj kombinować. Jak tam nauka? Właśnie, co byśmy następne sobie kamieniołom... Znaczy kamieni mamy dużo, to ten kamieniołom się nie musimy tak aż wydobywać. Cegły, tutaj są zębatki w tym drzewku. I duży magazyn, to by było też fajne. Tutaj to by było też fajne, tylko to zobaczcie ile punktów wymaga. Wyposażenie ochronne, szpital, to może później. To my tu jeszcze w ogóle mamy bliźniak. Ten radar kusi. Może na ten radar nazbieramy teraz. Tylko znowuż to jest to, co mówię, że znowu będę potrzebował dużo zębatek. Ale może właśnie ten radar pomoże nam zbierać te zębatki? Bo on wykrywa materiały, tak? Być może wtedy będę mógł ekipę wysyłać na jakieś wyprawy, żeby zebrali po prostu zębatki. Może warto właśnie zainwestować sobie w ten radar. Nowe zadanie. Budujmy radar. O, później. Bo radaru to właśnie dopiero zbieram punkty nauki na radar. Nie byłoby za ciekawie zabrać teraz to zadanie. Dziewięć na godzinę. Tutaj dostarczają. A to gazu, ale 6, jeszcze plus 6 energia słoneczna. To jest spoko. Miałem tych solarów więcej postawić też. Tylko, że to wszystko wymaga, wiadomo... Jeszcze czekajcie, tutaj wymaga pas metalu i plastik. Tu mamy sporo, pas metalu ciągle produkujemy też.
ciągle wydobywamy tutaj. Myślę, że możemy postawić jeszcze jedną solarkę. Wieża sygnałowa. Oj, Fiolet. To było jednym z najbardziej znanych romantycznych miejsc. Chociaż pęknięcie zniszczyły większość budynków, okolice nadal wygląda fantastycznie ze swoimi fioletowymi budynkami. A gdzie to jest w ogóle? Tu. I to jest niskie. Już taka ścieżka mi się tutaj pomału jakby klaruje. A, tylko że oni tutaj w nocy solara nie działa chyba. O. I te solary, no jak to solary, mają wady, w nocy nie działają. Znowu wiatry tu. Proszę państwa. Proszę państwa, proszę mnie tutaj nie straszyć. W ogóle te pas metalu, 77 teraz mam, bo tak... Powinienem się też przyglądać temu, jak nam ten pas metalu się zwiększa. No 107 teraz, nie? No niby się tam zwiększa. Widzę, że tutaj nasza kuchnia nie wyrabia z tymi ziemniakami, które mamy teraz porobione. Być może byśmy na czas wiatrów wyłączyli sobie jedne kartofle, bo mamy i tak spory zapas, chociaż zmniejsza się też on. Tyler Dorus. I'm going to work. No to zapierdzielaj na budowę. Nie, solara po prostu bardzo długo się buduje też. Ale nie jest źle, zobaczcie. Niby susza, niby mieliśmy wyłączone tutaj te. I spadło nam tak około 500 jednostek. No jeszcze troszkę, wiadomo, do końca suszy brakuje. Ale widzę, że i tak nie jest źle. Bardziej mi martwi, żeby tu wydobywali coraz więcej. 990. Radar 1200. Niech zbierają. 1600. No zbiera nam się odnawialna. No 3000 mamy jakby... Zużył pas metalu. Dobrze. No właśnie, teraz też nie miałem tak... No, zrosło nam dużo pasów metalu, ale też dużo żeśmy tam skubali tutaj z tych części, nie? Jeszcze trochę mamy tutaj do wysiorbania. Ktoś umarł. Bo był wiekowy. I ktoś umarł w metalurgii, bo też był wiekowy. Dobra. Niech będzie. Przypiszemy nowych. Panel. A, i ten był dorósł. Produktywność C. Tak jest. I to mi się podoba. No i mamy dwa panele. Teraz będą one razem 12 nam. Znaczy, no 12, no. Jeszcze przez te kawałek dnia 12. Aczkolwiek. Aczkolwiek to się zmniejszy do 6, tak? Jak będzie tutaj pochmurne dni. I przy wietrze też jest chyba 6. Tak, przy wietrze też tylko 3. Tylko czy aż? No ja, no zwiększa się, tak więc nie jest źle. Potrzebuję... Nie wiem, ile zębatek. Chodziło mi o to, o. 100 zębatek, żeby zbudować radar. To jest, gdzie w technologii będzie? Tak. Tak, potrzebuję 100 zębatek. O, już mam 100. Już mam 100, tylko nie wiem, czy nie poczekać jeszcze, żeby troszkę tych zębak więcej, bo jakby mi się tutaj gdzieś pęknięcie zrobiło. To jesteśmy wtedy w czarnej. Dobra, ktoś dorósł i zmarł. Ktoś z dół. I'm afraid of the winds. Saba dorosła. Moja suczka kiedyś się nazywała Saba. Hey, how are you today?
i Quincy, ale ten trochę uciekał z lekcji. Dobra, plastik, zębatki, pas metalu. Jest, aha, dobra, teraz mamy, możemy sobie postawić na wodę. Cyk, możemy też kogoś do ryb. Kogoś do wody. Wody. I wody. Możemy w takim razie trochę zluzować z kamieniem, cygłami. W zamian za to budować radar. Czy przy radarze będą musieli pracować ludzie? Jak to wygląda? Pracownicy, tak, piątka. Ja bym mógł tu wcisnąć. Nie zmieszczę. Tutaj nie zmieszczę. Tu bym zmieścił. A może tutaj? Bo tu zmieszczę jeszcze też. Jak tam musi pracować piątka ludzi, to fajnie jakby ten radar był cały czas pod tlenem, nie? I mam nadzieję, że to będzie działało w taki sposób, jak ja myślę, czyli że oni będą tam szukać miejscówek, tak jak działa ta wieża obserwacyjna. Czyli będą szukać miejscówek, znajdą z jakimś surowcem i będzie można ich tam wysłać. Bo ja bym, kurze, jakbym po zębatki, to ja w ciemno wysyłam, panie kochany. Mimo, że produkuje te zębatki niby, nie? No, ale to tak, kurczę, nie takie proste sprawy. Mogę jeszcze wyciągać też metal. Nowe zadanie. Przygotujmy się na wiatry. Okej. Okay. Produkcja węgla. Ktoś dorósł z poziomem C. Węgiel to myślę, że jesteśmy w stanie tutaj wyciągać 200 węgla. Ekstraktor gazu się zużył. Cyk. Dobra, mamy to. Kurde, tych paneli słonecznych, które można było postawić. Znaczy, w sumie to i tak nie ma sensu, dopóki nie mogę budować też baterii, nie? Ale w sumie by się jeszcze przydało, bo tutaj mamy tylko 6. Energia wodna 8. No i tutaj gaz. Gaz to tylko będę robił teraz, gdy będzie zagrażać jakimś naszym budynkom, nie? Bo tak to myślę, że i tak nie ma sensu tego gazu tam. Robić już w tym momencie. Ja, zębatki się zwiększają. No pas metalu. No może się nie aż tak zmniejszy, może ja tak... O, urodził się nowy członek, ale dwóch dorosło. Nikolaj to w ogóle nie chodził do szkoły, widać. Giovanna w sumie też nie. Nygusy pierdzielone. by pomyślał, żeby uciekali z lekcji. Na co następne zbieramy? Kamieniołom nie, uniform, szybsza produkcja, niekoniecznie, ale to by nam tutaj dodało produkcję metalu większą. No to by fajnie było, tylko że to jest bardzo drogie. A ile to w ogóle tu byś 1800, czyli razem 3600, żeby dojść do tego? To by też było to fajne. W sumie tutaj też. Innowacyjny detektor. To jest ciekawe. Kartofle też by były fajne. Chyba 300. Przecież nie tyle same kartofle, co później te, tutaj frytki. Trudny. Studnie. A tu są już takie rzeczy na za dużo punktów.
Pomidory byśmy mogli, ale pomidory na razie nie potrzebuję, bo ja potrzebuję na razie ziemniaki, żeby robić te frytki, nie? To by było też spoko. Bliźniaki dla 6 ludzi. Średniej wielkości przestrzeń życiowa dla 6 ludzi. Średniej wielkości. Czyli może bym gdzieś jeszcze tam poupychał. Warsztat kewlarowy. No to też spoko, ale kewlaru jeszcze tak za bardzo nie potrzebuję. Tutaj bym potrzebował, bym sobie już budował bliźniaki. Jej. Czy iść w żywność, czy tutaj w płyty? Zobaczymy. Na razie zbieramy punkty. Budowa radaru skończona. A, i tu mogę sobie zwiększać jakby... Odkryto nową lokalizację Waterside City. Waterside było naprawdę nowoczesnym centrum rybackim. Zanim kilka pęknięć zniszczyło miasto i spowodowało tyle ofiar śmiertelnych, miasto było liderem w komercyjnym przemyśle rybnym, zwłaszcza dzięki ogromnym farmom rybnym. Teraz można zobaczyć tylko ruiny, w których większość unosi się na powierzchni morza. Waterside, a to jest ryzyko wysokie. Ale prawdopodobnie podejrzewam, że to by mogło nam odbotować gospodarstwo rybne. I byśmy mogli więcej rybek. Ale z rybami nie mamy problemu. Ja bym powiedział, że nawet ryb to mamy za dużo. Za tanko zrobione. Dziękuję. Ja bym powiedział nawet, że ryb to mamy za dużo. Jak to wygląda tutaj? No dobra, zobaczymy, jak tutaj odkryją coś. Niby za dużo. Wody przybywa. Żywności przybywa. No tu kartofle widzę, że one wcale taki przyrostu nie mają. Po prostu kuchnie się nie wyrabiają. Urodził się Tulu. I ktoś zmarł w oczyszczaczu wody. A, oczyszczacz, to tutaj gdzieś, dobra, a tutaj sobie przypiszemy w tym. Nowe pęknięcie i to zagraża nam wytwórnią konserw. No to tutaj oczywiście skorzystamy z budowy. Zobaczymy, czy te dwójka pracowników budowlanych, oni tam dadzą sobie radę. Mam nadzieję, że tak. Ja tych zębatek ma mało. Jakby mi teraz na przykład nowe pęknięcie zrobiło się drugie. No, czekajcie, bo ja tutaj chyba potrzebuję więcej budowniczych. Nie stąd. Może stąd na razie niech wyjdą i pójdą budować. Halo chłopy. Do roboty. Budujemy. Dobra. Cyk. Mamy to. Zużył metal. Okej, okay, mamy kolejnych chłopków. Cegiel mamy kamienia teraz mniej w takim razie. To niech idą tutaj na razie. Bo widzę, że cegły porobi tu sporo. Jest dobra, to jedna osoba niech na razie zostanie. I tak za chwilę będę musiał wszystkich odpisać, że tak powiem. Tych zadań, bo... O! Czwórka ludzi dołączy. Mamy tyle miejsca, aczkolwiek trzeba by było już też pomyśleć nad nowym mieszkaniem. I te tutaj jeszcze mieścimy. Cyk. Niech tu już ktoś buduje. To mogą na spokojnie sobie budować pomału. Nie ma jakby ciśnienia, żeby szybko budować schron. Tym bardziej, że mamy teraz oczyszczacz wody. Dobra, z oczyszczaczy to powiedzmy, że tutaj wyciąkamy ich. Tak, tutaj wypraszam.
tutaj dajemy tlenu. Tutaj bym dał tlenu do tych oczyszczaczy. A z tych bym po prostu wyciągał ich. Mamy dużo wody. Zapas, to myślę, że są w stanie nam... Dobra, tu dajmy tlen. Tu nie, tu nie. Tych trzeba będzie wyrzucić. Nauka trochę wolniej będzie wchodzić. I to chyba wszystko, chociaż tutaj jeszcze. Dobra, to tego wywalamy. Tutaj dajemy do tych. I myślę, że to tyle. Myślę, że to tyle. Nie wiem, czy tutaj kawiarni byś też nie przydało się zrobić, bo to by im na pewno społeczność. Do życia społecznego osadnika. No właśnie. Odpowiednie miejsce do grzebania zmarłych. No to takie średnio. Ale kawiarnie? Powiedzmy. Ja bym gdzieś postawił tą kawiarnię tutaj. Tak, żeby łapała tutaj jak najwięcej tych budynków. O ile w ogóle tu gdzieś zmieszczę. Mogę tutaj na przykład, nie? Albo mogę po prostu tutaj. O, w ten sposób. Załapię wtedy tutaj sporą część, albo jeszcze bliżej gdzieś tutaj. Złapię sporą część tych tutaj budynków. No to tak jakoś. Przecina drogę, tak. To może tak. Może w ten sposób. To jest metal i cegła potrzebne tylko. To myślę, że akurat mogą zrobić. Jak skończą schron. Elegancko. Jest schron zrobiony. Tu... mogą się pochorować. Niech oni dają sobie spokój na razie z tym. Jak się skończą wiaty, to zbuduję wtedy. Bo znowu będzie tragedia z zachorowaniami i będą mi blokować przejścia, dojścia, wyjścia i tym podobne. A tego byśmy nie chcieli, bo znowu by się zrobić masakra w posterunku medycznym. Dobra, jakoś to leci. Dołówka oczywiście, zachorowania, ale tutaj nawet tlenu już nie daje, bo tu coś nie działa z tym tlenem w dołówce. Po prostu będziemy sobie wymieniać ludków tutaj. 166 ludków mam w tym momencie. Jestem z tego zadowolony. Wyzdrowiała, dobra. A jak tutaj z tym wyglądasz? 75% już. Nowe pęknięcie. On nic nie zrobi. Dorus Khan, produktywność C. Być może produktywność D dopiero będziemy mogli zrobić, jak wyprodukujemy takie... O, gdzie to było? Społeczność, szkoła, szpital. Były takie jakieś technologie... Aha, bo może ja tego jeszcze nie mam. Chyba było gdzieś tutaj. Trudnych. Bateria... O, szkoła, efektywność. Studia. O, nie, studnia. O nie, ja myślałem, że to... Ale gdzieś chyba widziałem jakąś lepszą. Czy nie? Czy to po prostu mi się pomyliło z studnia ze studiami? Duża bateria? No, możliwe. To mi się takie rzeczy mylą. Chociaż tam jeszcze, poczekajcie. Tutaj warsztat? Bliźniak? Nie, no to musiałem się pochrzanić. Nie, studnie pomyliłem ze studiami. Dobra, no zdarza się. No. No cóż, i w jednym, i w drugim można się utopić. Że w jednym w nauce, a w drugim
w cennej wodzie. Stołówka jak zwykle. Proszę mi tutaj. Tak się znam, czy stołówki też budowanie to nie jest jakiś dobry pomysł. Społeczność, żywność, czy jak to gdzie to jest tutaj. Stołówka. Miejsce, gdzie da się mogą jeść i napić się. Każda wizyta daje plus jeden do życia społecznego osadnika. No właśnie. Na przykład gdzieś tutaj postawić. By się zmieściło. My też dużo ludzi, którzy by mogli po prostu pracować tych... a tutaj gdzieś nie zmieszcza... Na przykład. I to by załapało sporą tutaj część. Dobra, tylko że znowu już buduję podczas wiatrów, co nie jest dobrym pomysłem. No ale trzeba im ulepszyć życie społeczne tej oto społeczności naszej małej. Chociaż 166, kurczę, ludności to już taka większa wioska. Ktoś wyzdrowiał, ktoś zachorował. To ktoś inny idzie pracować. O, kończy nam się energia odnawialna. Skończy to tak za dużo powiedziane. Jest końcówka. Radar. Odkryto nowe złoże, pas metalu. Jak to działa? I po prostu nie mogą po prostu sobie pójść po to, tak? Tak. Dobra, to nie odkrywają na razie więcej. Tutaj, gdzieś w pobliżu. I może wtedy zrobimy sobie tour de złoża. Proszę iść tam. No. Widzę, że tutaj mamy pewien problem z ludźmi. Coś za mało tlenu im tutaj. Posterunek medyczny jest pełny. Jest gotowy, dobrze. Teraz patrzmy też na węgiel, bo nam się zaczyna zużywać. Czy tu ktoś, coś się stało? Odsalacze są pełne, stołówki są. Ćwierk, tutaj ktoś ześwirował. Ale nie, jest okej. O, teraz. Jeszcze mam miejsce na wypełnienie. No i właśnie ciekawy jestem, czy te bliźniaki, jak one są takiej średniej wielkości, to czy nie dałoby się na przykład gdzieś tutaj jeszcze upchnąć. Jest gotowy do pracy. Ale to wtedy się... O, i czwórka ludzi nowych dołączyła też. Jak tutaj to wygląda? Aha, tutaj dopiero zaczynają pewnie... Czy oni tutaj pracują? Stołówka. Odsalacz wody. No jest tutaj mały problem z tym. Widzę. Stołówkę to cyk. Odsalacz cyk. Urodził się sargietka. To damy sobie. Tu ktoś zmarł. Wschodnie szczyty. Region ten jest bardzo... słabo zaludniony, co widać po ilości budynków wokół. Znaczenie wschodnich szczytów to turbiny wiatrowe, które znajdują się na wzgórzach. Wysokie ryzyko. Kopalnik ktoś już umarł. No proszę bardzo, górnik nam zmarł. Chorują tylko... Nie mają co robić, tylko chorują i chorują. Kolektor wody, odsalacz. Kto by to im... Gotowy do pracy.
Dobra, będzie dobrze, jeszcze mam 2000 węgla. A. I cały dzień. Dobra, cyk. Wysyłać ich do roboty, a nie, tutaj się migają od roboty. O, blach nam trochę przybiło. Więc produkcja szybsza blach. Kurczę, tylko że teraz zaczyna blokować tych metalu. Ustaw jest gotowy do pracy, okej. Tu gdzieś było jeszcze złoże metalu, tu. Ocalacz. Stołówka. Tysiąc 500 węgla. Ale tu już wiatry ustają. Kolektor plastiku, jeszcze ktoś się rozchorował na koniec. Dobra. Mamy to. Niestety oczywiście wotum. Odeszło 17 ludzi. Dobra. Osada przetrwa kolejny rok. 28 dołączyło. Urodziło się 12 dzieci. W ubiegłym roku zmarło 16 osób. Okej. Okay. Ktoś tam wyzdrowiał. Można teraz tak. Tu. Przede wszystkim. Do ocalacza. Do tych. Teraz tak. Centrum badań. Robimy na maksa. No właśnie, bo teraz troszkę osób odeszło. Teraz z ryb możemy wycofać. Kamieniołom niech tam jedna osoba będzie. Cegły też powiedzmy. Plastic max. Kopalnia węgla. No tu byśmy zrobili maksa, żeby ten węgiel mieć. Jedna osoba do tych, do szkoły, do cedru. I wyzdrowiali. Ej, aj, już mam tak w sumie obsadzone wszystko, co chciałem. Dlatego możemy sobie zacząć budować tutaj kawiarnie i stołówki i tym podobne. A, i jeszcze można też z punktu medycznego przecież wszystkich wyciągnąć. Nie, dobra. Odeszło niby 15 osób, ale to nie ma jakiejś takiej tragedii. Jeszcze mogę tu przypisać do zębatek kogoś. To możemy ten, cyk. Może ten magazyn metalu by się przydało budować tutaj. Przetwarzanie metalu, tak? No niech zrobią. I to też niech zrobią. Już teraz mogą pracować. Mówi, że metal nam już teraz schodzi szybko. Kasia, a jak jest... Tu jest 1900, żeby metal... O, a może właśnie tutaj jeszcze to zainwestować w metal. Żeby więcej wydobywali tego metalu. Kończono kawiarnię, super. Ile ten metal? 1900 nas będzie kosztować. No dobrze. Ale myślę, że w to warto. Stołówka. A, ukończono stołówkę, dobra. Cyk. Jedną osobę. Dobra, moi mili państwo. I tak oto skończyliśmy kolejny rok, który nam no nie pozwolił za bardzo. Już dorósł. Bianka. Zbliżają się mrozy na żywności i spróbujmy. Ziemniak ryba, no to sobie spróbujemy w kolejnym odcinku. Tymczasem, dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. I do zobaczyska w kolejnym odcinku. Nara!